Obecno trwa wielkie sprzątanie, no, wszyscy są zaangażowani w pracę. Na chwilę obecną, no, tak jak tutaj zresztą panowie kierowcy jechali przez miasto, to widzieli powystawiane meble, zalane domy, widać nawet powyżej okien na parterze. A jak to się stało, że akurat trafiliście do Grudziądza? A to wszystko dzięki panu Sebastianowi. Wiem, że tutaj nawiązał współpracę z kuratorium i z naszą panią dyrektor zaoferował właśnie możliwość, żeby dzieci mogły tutaj przyjechać, troszkę się oderwać od tej rzeczywistości, tym bardziej, że wiele z nich straciło domy, mieszkania, no cały dobytek tak naprawdę. W niektórych przypadkach no ciężko było, bo dzieci nie chciały się rozstawać po tej traumie z rodzicami, ale na szczęście udało nam się namówić i mam nadzieję, że tutaj troszeczkę odpoczną, odstresują się, żeby nie myślały. Jak długo tydzień, do soboty. Także jest to też czas na to, żeby rodzice mogli w spokoju troszeczkę tam odgruzować mieszkania, doprowadzić je w miarę możliwości do używalności, żeby dzieci wróciły i miały już do czego wracać. Udanego pobytu. Dziękuję. Spinaker zaangażował się w pomoc powodzianym. Zawsze, kiedy ludzie potrzebują pomocy, staramy się pomóc. Od tego są stowarzyszenia i inne różne organizacje, a także my mamy takie możliwości, więc jeżeli tylko widzieliśmy te obrazy, które wszyscy widzieli, stwierdziliśmy, że najlepszą metodą pomocy będzie próba po prostu zabrania dzieci do nas, do szkoły, aby u nas w szkole
mogły trochę, pewnie nie zapomnieć, ale może odciążyć rodziców, żeby rodzice mogli się zająć porządkowaniem domów, a dzieci troszeczkę, no może nie były tam, nie musiały tego wszystkiego tak długo przeżywać. Staraliśmy się najpierw za pomocą straży pożarnej jakiś kontakt tam na miejscu złapać, ponieważ wiemy, że z Grudziądza również pojechały wozy strażackie tam. Natomiast no, tą drogą nie udało się i wtedy był pomysł, aby drogą taką edukacyjną, oficjalną, czyli przez kuratorium, udało nam się skontaktować dzięki pośrednictwu naszej pani kurator kujawsko-pomorskiej, pani Grażyny Dziedzic i pani Joanny Rek z panią kurator dolnośląską, która chętnie tą pomoc przyjęła i wskazała nam wprost po prostu zespół przedszkolno-szkolny numer 1 w Kamieniu Ząbkowickim, panią dyrektor. Tam już nawiązaliśmy bezpośredni kontakt i stąd dzisiaj 40 osób, 37 dzieci, 4 opiekunów. Dzięki naprawdę wspaniałemu gestowi też ze strony hotelu Rudnik i hotelu Rad możemy gościć w Grudziądzu. Wiemy, że będzie też taki drugi turnus, czyli jak te dzieci w przyszłym tygodniu w weekend odwieziemy, to przywieziemy kolejne. I na pewno to nie będzie koniec. Oprócz goszczenia dzieci tutaj w Grudziądzu, to też wysłaliście sporo różnych potrzebnych rzeczy na ten temat. Tak, uznaliśmy, że bez sensu, żeby jechał pusty autokar. Dzięki ogromnemu wsparciu różnych naszych lokalnych firm, ale także kibiców naszego lokalnego GKM-u udało nam się zebrać kilka ton wody, która tam trafiła, ale także śpiwory, rodzice dzieci otrzymali śpiwory, koce, łopaty, troszkę prowiantu, no takie rzeczy, które są w tej chwili najbardziej potrzebne. Dlatego też oprócz autobusu jechał jeszcze wóz wypełniony pomocą, a także ciężarówka.